Dzień dobry, dzień dobry. Mówiłam wam, że będziemy szli na zakupy, tak więc się wybraliśmy. Nie wiem, czy wam już to pokazywałam, ale w Tesco na przykład można sobie przynieść książki i je tutaj oddać i ktoś sobie weźmie i kto sobie bierze lub wymienia lub cokolwiek, też może oczywiście mieć jakąś, widzicie tutaj składkę. Ale normalnie można przychodzić i się wymieniać książkami. Jako, że jest już dosyć późno, także robię ten test. Mogłam już robić od pierwszej, ale byłam na zakupach, także robimy ten test. I to, jak widzicie, jest identyczny test jak te, które mamy w domu za darmo, no ale teraz nie trzeba, niestety trzeba płacić. Nieważne, nieważne. Co w tych testach się różni, to tylko to, że pałeczkę po prostu dajmy do nosa, nie musimy tutaj dawać do gardła, do migdałków. Marcy się odkurzyła, ładnie pachnie, Lunka leży. Czas się wziąć za mycie podłogi przed wyjazdem. Moi drodzy, muszę wam pokazać, bo dostaliśmy paczkę z Hiszpanii od Agi. Także polecimy szybciutko, zobaczymy, co tutaj za dobroci mamy. Oczywiście połowę z tego nie będę znała, no bo nie znam hiszpańskich smakołyków, ale postarajmy się. Po pierwsze, kapelutek. Zobaczcie, jaki twarzowy, prześwietny. Później magnes z Paleą Barcelona. Myślałam ogólnie, że to bombka, a to jest magnes. Także super, pójdzie do naszej kolekcji. Kapelusz wam pokazałam. Potem zobaczcie, to jest coś na pewno słodkiego. Z czym to jest? Czy to jest z migdałami? Taka jakby czekolada z migdałami? Nie wiem, nie znam się, ale, ale jak widzicie, coś takiego bez glutenu. Mój radosław to będzie w niebo wzięty. To wygląda jak chorizo. Czy to jest chorizo? No nie wiem, espetek, nie wiem, czy to jest chorizo, czy jakaś taka pewnie hiszpańska kiełbasa. Raz, dwa i trzy, a więc musi to być dobre, skoro aż takie zapasy. Później, moi drodzy, jeszcze mamy taką kubasę tutaj, salcison, patrzcie, jak salceson mi się to skojarzyło, no ale to nie jest salceson, ale chyba nazwa nie wskazuje na to, że to jest salceson, to bardziej mi wygląda, Jezu, nie wiem, jak te szynki się nazywają, ja wiecie, że ja nie jestem mięsa. O, jeszcze jedna taka kiełbasa. Mówię, Radek to będzie w szoku, jak przejdzie, bo on tego nie wiedział, Ilonka mi właśnie dostarczyła. Później, zobaczcie, tutaj, raz, o, jakieś one się czymś różnią. 24 meses? Myślicie, że to 24 miesiące dojrzewała? Radzi uwielbia takie rzeczy. O, tu jeszcze jakiś R, nie wiem co to jest, 7 meses. To chyba 7 miesięcy, 24 miesiące i 12 miesięcy. Może się mylę, ale ja ogólnie po hiszpańskiego nie znam. Radosław z kolei już bardzo ładnie śmiga. Także będzie w stanie powiedzieć, co to jest. Zobaczcie na sery. Nie wiem, co to za sery, nie znam w ogóle nazw hiszpańskich. Nie ma nic po angielsku, no ale z Hiszpanii przywiezione. Zobaczcie na to. O, 9-12 miesięcy. 9 miesięcy. Później czekolada taka z owocami. Jakieś takie groszeczki. Kubą z Barceloną. Także super. Brelok też z Barceloną. Czuję się, jakbym była w Barcelonie. Dor to chyba są zwykłe czekolady. Tutaj jakieś też dor, to też czekolada. Ale mam chęci na coś takiego czekoladowego. Chyba zaraz to wezmę i zjem. Tutaj jakieś ciasteczko z sezamem. Tutaj znowu jakieś coś miękkie. Tutaj też jakieś takie małe ciasteczka. Tak, tutaj pełno takich ciasteczek mamy. Tutaj mam jakąś puszkę, ale nie wiem, co to jest, nie jest nic napisane, także nie wiem, co tu jest w tej puszce. I tutaj mam jakiś dżem albo coś takiego, zobaczcie, nie mam pojęcia, co to jest. Takie dobroci tutaj mamy, już to wyciągałam z lodówki, żeby wam pokazać. Także Aguś, bardzo, bardzo dziękujemy, jeśli oglądasz. No po prostu będzie wyżerka, a ja na 100% zaraz zjem któreś z tego. Marcy się odkurzyła, ładnie pachnie, Lunka leży. Czas się wziąć za mycie podłogi przed wyjazdem. No moi drodzy, ja się dopiero biorę zapakowanie, co prawda jest troszeczkę późno. Postawię was na stojaku i zrobimy co? Kalendarze, o. Jestem po prostu w szoku, że cały vlogmas tak naprawdę nagrywamy w ciemnościach. No jest tak ciemno, że nic na to nie poradzę. Wyciągam 18, a jutro z rana, jak będę jechała na lotnisko, to wyciągnę 19. Myślałam, że będę otwierała kalendarze tylko do 18, ale udało się. Także już bierzemy 18. Oh my god! Nie uwierzycie, co ja tutaj mam! Zobaczcie. Cult Beauty. Czy oni poszaleli? Czy to powinno być 18, czy 25, albo 24? Jaki to jest ostatni box? 25 jest. To chyba powinno być 25, bo pamiętacie w zeszłym roku.
Tu jest Lip Dew, mój olejek z Vive. Vive, czy jak to nazwać. Dobra, to wam pokażę zaraz. Może pierw zobaczymy tą pomadkę tutaj, co jest. A tutaj jest pomadka, a ją już przecież otwierałam, Tweak. Tweak, jak się nie mylę, wedle analizy kolorystycznej od Ani Fokusowanej jest moim kolorem. Poczekajcie, pójdę go nałożyć. Ładny, w tym świetle nie zobaczycie. Taki, jakby to powiedzieć, mołowowy kolor. Wy tutaj nie zobaczycie. No dobra, no przejdźmy do tej 18 w Cult Beauty. Po prostu jestem szokowana zawartością. Fresh Strawberry tym razem, zawsze jest różany. A to jest Strawberry Sugar Face Wash, czyli peelingujący żel do mycia twarzy truskawkowy. Tak wygląda, będę wam tutaj oczywiście wszędzie cenę pisała, no bo czemu nie? Duży produkt, to jest 50 ml, a wydaje się taki olbrzymi. Vive, czy jak się nazywa ta marka, czy Vive? Nawet nie wiem, mam ten olejek. Przecież wiecie, że ja mam ten olejek, to jest jeden z moich lepszych olejków. No tak, pełnowymiarowy. Wow, im się chyba pomyliły okienka. Chyba, że tutaj dali, wiecie, taki wielki zestaw, a tam będzie coś innego, coś jedna rzecz. Możliwe, że tak zrobili, no to w sumie bez różnicy. Później mamy NARS, tutaj jest taki bronzing powder i jaki to jest kolor? A, Laguna. Chyba jeden z najbardziej popularnych bronzerów NARS-a. Jestem w szoku, ale zrobiło mi to dzień po prostu. W szoku jestem, jaki pędzel tutaj wypasiony jest, w ogóle jestem ciekawa, co to za pędzel. Może od razu przejdźmy do tego pędzla z IT Cosmetics. IT Cosmetics ma prześwietne pędzle. Czy to jest pędzel do podkładu Complexion Perfection Bookie? Tak. Ja mam tą wersję, ale małą i ja nim nakładam dosyć często podkłady. Później tutaj mamy Westman Atelier Tabak iPod, czyli jakiś cień do powiek. Zobaczcie, jak wygląda. Nie wiem, co to jest. Jak wygląda z zewnątrz. Ale ładny. Taki brązik. Chyba ładnie pachnie, ale bardzo głęboko jest ten cień. Wygląda bardzo ekskluzywnie, ale to taki jeden cień w takim opakowaniu, aż to jest bardzo, bardzo dziwne. Później, moi drodzy, o, mamy Laura Mercier, ale które to jest? Aha, zwykły mały puder, bezbarwny. To dobrze, Laura Mercier z któregoś kalendarza, w którymś kalendarzu była rozświetlająca i tam są takie chamskie drobiny, że nie macie pojęcia, ale czasami go używam, zwłaszcza gdzieś, wiecie, w ciepłe miesiące, także to dobra, fajnie, spoko, podoba mi się. Później mamy Barbara, dr Barbara Sturm, czy nie wiem jak się wymawia. I ja wam mówiłam, też chyba 2 lata temu był krem pod oczy od niej i on był prześwietny, a to są krople rozświetlające. Ona ma bardzo fajną pielęgnację, ale bardzo drogą ma pielęgnację. Super, bateria mi miga. Too Faced, tuż do rzęs, miniatura. I mamy Natasha Denona Micro Blade, czyli Liquid Liner, czyli kreska w płynie, kreska w płynie. Jestem w szoku. Jestem w wielkim, wielkim szoku. Prześwietne rzeczy. No i tak naprawdę, moi drodzy, mogę powiedzieć, że jestem spakowana. Jeszcze piorą mi się piżamki, piorą mi się te dwie bluzy. Spodnie nie prałam. I wiecie co, zobaczyłam, że leginsów nie wyprałam, ale to ewentualnie wypiorę u mamy spodnie, to jeansy mogę założyć, spoko. Zabieram też ten świąteczny sweterek Sainsbury's, on mi się zaprawdę troszeczkę po praniu zmniejszył, ale też zabiorę ten drugi z pieskami, co ostatnio wam pokazywałam. No i tylko kosmetyki tutaj mam do zabrania, a zresztą pokażę wam, co będę brała. Dobra, moi drodzy, powiedziałam, że wam pokażę, co ze sobą zabieram, także na szybko wam pokażę. Oczywiście biorę tę taką dużą kosmetyczkę z Too Faced, bo ona jest świetna, taka pojemna, kuferek wręcz można by powiedzieć, także biorę ją z paletek, biorę. Natural Nudes Too Faced, ostatnio jej długo nie używałam, a mam chęci. Najczęściej z moich używanych paletek to Too Faced Peach, Sweet Peach. Cały czas, jak używam jakiejś paletki, to przeważnie tej. Także zabieram też tą i się zastanawiam, czy wziąć Charlotte Tilbury, ale chyba raczej nie będę brała, także dobra, odkładam. Także biorę IOS i tą aksamitną różę, bo wam mówiłam, że świetnie na mnie ostatnio działa, także spoko, biorę ją. Biorę też ten cream rouge z Augustinusa Badera, on jest naprawdę dobry, także biorę go. A tym bardziej, że skończył mi się, aż przyszłam do kuchni, skończył mi się mój CeraVe, także muszę sobie kupić w Budzie w razie W. W razie jak coś by się zaczęło dziać, to muszę sobie kupić właśnie to. To akurat idzie teraz już do śmieci, bo mówię, dzisiaj już wydobyłam tej resztki. Od razu z grzejnika wzięłam pędzle, to są pędzle, które biorę. Leżały mi na grzejniku i się suszyły, także już są suche, super. Z toników biorę ten mały, który miałam w kalendarzu i jak wam mówiłam, długo już jego nie używałam, także super będzie. Do mycia buzi biorę IOS i różową piankę, już jej dużo też nie ma. Na zużycie tej
tabletki jest zawsze 6 miesięcy, także ja jak je otworzę, to po prostu je używam. Dożywienie buzi. To biorę The Ordinary i to jest to takie serum Buffet. Świetne, ona jest dopiero znowu ostatnio, jak go zaczęłam używać, ale jest naprawdę fajne. I teraz głównie widzę różnicę przy używaniu jego, jak jest ogrzewanie, jak buzia jest przesuszona. Jest naprawdę fajne. Pod oczy cały czas mam ten krem Shiseido, on jest też z kalendarza, ja jego otwierałam jakoś w połowie roku i on jest z zeszłego roku z kalendarza, już jest końcówka tutaj, także biorę ten krem, jeden z najlepszych kremów pod oczy, mogłabym powiedzieć. Z kalendarza też chciałabym wypróbować to takie serum z dzikiej marchewki, bardzo drogie, świetne opinie, popróbuję, dam Wam znać. Do ust biorę taki balsam z Clinique, to jest taki po prostu balsam nudziakowy, zobaczcie. To tak wygląda, bardzo fajnie nawilża usta. Biorę też Maka, którego ostatnio, Twig, którego ostatnio też miałam w kalendarzu. Do ust biorę jeszcze, zwłaszcza do samolotu, to dostałam od Jelonka, że Wam mówiłam, Sylweko, to jest pomadka ochronna o zapachu cynamonu. Świetnie nawilża usta. Z maskary biorę tą oto maskarę, mówiłam Wam, że jest po prostu prześwietna, ona też jest z kalendarza. Z grzybyczkiem Cudeńko. Do brwi biorę moją kredkę NYXa. I jako perfumę biorę Armani She. I nic więcej nie biorę. Niby dużo, ale tak naprawdę niedużo. Pędzelki właśnie mówiłam Wam, że prałam i wyschły. Taka maleńka kosmetyczka. Nie biorę żadnego podkładu, bo tak jak mówię, nigdzie nie będę się wynurzała, a ja prawie nigdy nie używam podkładów. No moi drodzy, jak widać już jestem wykąpana. Jestem też wykremowana, wypilingowana. Jestem też już spakowana. Uwierzcie lub nie, ale mam tylko 15 kg bagażu. W szoku jestem. Radek się zastanawiał, czy mi jeszcze kupić priorytet, żeby była mała walizka, ale powiedziałam, poczekaj, niech się pierw spakuje, bo pakuje się rozsądnie tym razem. Także jeszcze mam 5 kilo, mogę dorzucić i to, co zostaje w Polsce, to jakieś kolejne 3 kilo, także super. Cieszę się, udało się. Ja kończę tego vlogmasa, będę jego się starała złożyć, zanim pójdę spać. Aczkolwiek już jest pierwsza, a o 6 muszę rano wstawać, także tak. Dzięki Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki. Do następnego razu. Pa, pa.